Moja katowicka rodzina. Święta Małgorzata Maria i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Cóż, przyszedłem powiedzieć Sarze i Aleksowi o czymś nowym, co będziemy robić w naszej parafii. Wszyscy odwiedzimy Miejski Dom Dziecka. Tak. Sieroty potrzebują szczególnej uwagi i opieki. Możecie na mnie liczyć. Ja też pójdę. To wspaniale. Pójdziemy tam w przyszły piątek, święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wybrałem właśnie ten dzień, gdyż jest to dzień uhonorowania miłości Boga i dziękczynienia, że kocha nas bardziej niż można to sobie wyobrazić. Wow! Tak. Nasz Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, ponieważ ukochał nas, a Jego Najświętsze Serce zostało przebite włócznią przez rzymskich żołnierzy. Dlatego nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa skłania nas do przemyślenia o wielkiej miłości naszego Pana Jezusa do każdego z nas. Tak, teraz rozumiem, co oznacza Najświętsze Serce Pana Jezusa. Tak, a sposobem na oddanie choć odrobiny tej miłości jest wizyta u ludzi w potrzebie. Jezus powiedział: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wow! Właśnie tak. A czy wiecie, że nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego zawdzięczamy świętej Małgorzacie Marii Zalaku? Bóg wybrał ją, by rozpowszechniła to nabożeństwo w całym Kościele. Kiedy miała zaledwie 4 lata, powiedziała Bogu coś bardzo ważnego. O Panie, oddaję Ci całe swoje życie. Poświęcam Ci mą czystość przez przysięgę celibatu. Przysięga celibatu? Co to znaczy? To znaczy, że podejmujesz decyzję, by nigdy nie wstąpić w związek małżeński, nie mieć dzieci i poświęcić całe życie Bogu. Czy to oznacza bycie siostrą zakonną? Tak. Siostry zakonne, księża i inni konsekrowani ludzie również składają taką przysięgę. Ale Małgorzata Maria była bardzo młoda. Oczywiście. Sama przyznała, że nie rozumiała znaczenia tych słów, ale wiedziała, że chce być blisko Boga przez całe swoje życie. To naprawdę coś. Taka młoda, a już wiedziała, co chce robić ze swoim życiem. Cóż. Tak, tacy właśnie są święci, odważni i zdeterminowani, a potem, zaledwie 2 lata później, zmarł jej ojciec. Biedna dziewczynka. A potem jej mama wysłała ją na naukę do ubogich sióstr świętej Klary w Chaillot. Przykład tych sióstr wywarł na niej ogromne wrażenie. Małgorzata Maria widziała miłość sióstr do Jezusa w świętym sakramencie, i chciała być taka jak one. Tak bardzo, że zaczęła bardzo dużo się modlić. Ono jej przyjąć pierwszą komunię już w wieku 9 lat, a to było bardzo rzadkie w tamtych czasach. I nie odezwał się od czasu przyjazdu tutaj? Nie. Ma na imię Henryk. Przyjechał do domu dziecka dziś po południu. Musiał bardzo zmarznąć w drodze i ma gorączkę. Cały dzień leży w łóżku. Bardzo mi go żal, siostro. Nie też. Byłam przy nim cały dzień, ale nic nie chce jeść. Nie odezwał się nawet jednym słowem. Lekarz będzie tu w ciągu godziny. A co on trzyma w ręku? To obrazek Najświętszego Serca Jezusa. To chyba wszystko, co zostało mu po matce i nigdy go nie odkłada. To dla niego wszystko. Biedny chłopiec, przyjdę odwiedzić go jutro. To wspaniały pomysł. Jesteś bardzo wielkoduszna. I mówisz, że ma na imię Henryk? Tak.
bardzo mi go żal i chcę tam wrócić jutro. Wiem, że cieszy się, kiedy ktoś go odwiedza. Wiesz co, Saro? To przypomina mi historię świętej Małgorzaty Marii. Małgorzata Maria musiała opiekować się swoją matką przez długi czas. Jej ojciec zmarł, a jej wujowie i ciotki nie wspierali rodziny. Miała przez to złamane serce. Mój panie, gdybyś tego nie chciał, nie stałoby się. Ale dziękuję ci, że pozwoliłeś mi stać się choć trochę bardziej podobną do ciebie. Małgorzacie Marii ciężko było opiekować się chorą, mimo że była to jej matka. Nie mogła znieść widoku krwi. To tak jak ja. Nie mogę patrzeć na rany i zadrapania, kiedy krwawią. Cóż, Maria Małgorzata oczyszczała ranę matki kilka razy dziennie i ofiarowała to poświęcenie Bogu. Och, musiało jej być bardzo ciężko. Tak, ale jest jeszcze coś. Czas płynął, a Małgorzata Maria dorastała. Małgorzato Mario, powinnaś znaleźć dobrego mężczyznę i wyjść za mąż. Dlaczego wszyscy chcą, abym wyszła za mąż? Tak byłoby dla ciebie najlepiej. Ale ja chcę zostać zakonnicą. Wiem, moja droga, ale w tym życiu czasami nie możemy robić tego, co chcemy. Ale matko! Panie, proszę, spraw, by moja rodzina zrozumiała, że chcę zostać zakonnicą i poświęcić całe moje życie Tobie. Pomóż im zobaczyć, że to moje powołanie. Proszę, pomóż mi. Proszę o to w imię Twego Syna Jezusa i przez stawiennictwo Maryi Dziewicy. I Małgorzata Maria modliła się tak żarliwie i tak długo, że w końcu jej rodzina zrozumiała, że chce być zakonnicą i pozwoliła jej wstąpić do zakonu. Tak się cieszę. Jeśli modlimy się i prosimy Maryję Dziewicę, naszą Matkę w niebie o jej pomoc, nasz Pan Jezus zawsze wskaże nam drogę. Tak, jak świętej Małgorzacie Marii. Tak. I zobaczyła, że Bóg przygotowywał ją do czegoś naprawdę bardzo ważnego. Czegoś ważnego? Co to było? Bóg wybrał ją na swoje narzędzie, tak jakby była pędzlem w ręku malarza. Jej zadaniem było rozpowszechnianie nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa na cały świat. Spójrz. Widzisz ten obrazek? To Najświętsze Serce. To Jezus z gorącym sercem. Tak. Ogień to symbol Bożej miłości. Wow! Miłość, którą czujesz do Henryka, chłopca z domu dziecka, może pomóc ci zrozumieć, jak bardzo kocha nas Bóg. Wiem, że to zrozumiałaś, ponieważ jeśli dobrze robisz coś dla Henryka, to tak jakbyś robiła to dla samego Jezusa. A Jezus? Czy chce, abyśmy go też odwiedzali? Tak. Jezus jest z nami pod postacią chleba w tabernakulum każdego kościoła katolickiego, tak, by zawsze mógł być blisko nas i abyśmy mogli go odwiedzać, kiedy tylko chcemy. Jutro wybieram się do kościoła, więc mogę spędzić czas z Jezusem. To wspaniały pomysł. I wiesz, kiedy zdasz sobie sprawę, jak bardzo Jezus nas kocha, poczujesz, że chcesz oddawać tę miłość przez całe życie. To właśnie wydarzyło się świętej Małgorzacie Marii. Jezus objawił się świętej Małgorzacie Marii wiele razy. Wiele razy? Tak. Słuchaj. Moje boskie serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni goreniących zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za Twoim pośrednictwem. Rozumiem. Jezus chciał, aby Małgorzata Maria była jego głośnikiem, aby powiedzieć wszystkim mężczyznom, kobietom i dzieciom, że on bardzo ich kocha. Tak, musiała krzyczeć bardzo głośno, ponieważ wielu ludzi nie wiedziało, jak bardzo Bóg ich kocha. Tak bardzo, że nawet nie można sobie tego wyobrazić. To wspaniałe!
To cudownie być tak kochanym. Wtedy Jezus powiedział swoim uczniom: przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. I co? Nic. Wciąż nic nie powiedział. Cóż, muszę już iść. Jutro opowiem kolejną historię. To, co robisz dla Henryka, jest cudowne. Przypomina mi to świętą Małgorzatę Marię. Wiesz, kiedy wstąpiła do zakonu, została skierowana do pracy jako pielęgniarka. Pielęgniarka? Ale ona nie znosiła widoku krwi. Dlatego jakiś czas później powiedziała: tylko Bóg wie, ile tu wycierpiałam. Panie, wiesz, jak ciężko mi pracować tu w szpitalu. Ale ofiaruję Ci to poświęcenie i proszę Cię, pomóż mi być zawsze szczęśliwą. Krzyż to największy skarb, jaki nam dałeś. Jezu, kiedy mi ciężko, pomóż mi pamiętać, ile wycierpiałeś dla mnie. I przypomnij mi, że mogę ofiarować Ci wysiłek, tak jak zrobiła to Małgorzata Maria. Dziękuję Ci za Twą obecność w tabernakulum. Wiem, że bardzo mnie kochasz i chcę, byś wiedział, że również Cię kocham. Wkrótce znów przyjdę Cię odwiedzić. Amen. Nie będę mogła odwiedzić jutro Henryka. Dlaczego? Nie pamiętasz? Chciałam iść z Paulą do cyrku. A nie możecie iść innego dnia? Nie, jutro jest ostatnie przedstawienie. Rozumiem. Opowiem Ci, jak Jezus objawił się Małgorzacie Marii kolejny raz. Spójrz, sama nam tu o tym powiedziała. Potem ujrzałam boskie serce, jakby na tronie całkowicie z ognia i płomieni jaśniących bardziej niż słońce, z raną i otoczone koroną cierniową, która symbolizowała zniewagi uczynione mu przez nasze grzechy. Nad nim wznosił się krzyż, mający oznaczać, że już od pierwszych chwil wcielenia krzyż był wbity w to serce. Wszystko, czego pragnę, to Twoja miłość i Twój krzyż. To wystarczy mi być dobrą zakonnicą. Tego pragnę. Pewnego razu Małgorzata Maria ujrzała krzyż pokryty różami. Płatki opadały i pozostały tylko kolce. To znaczy, że piękne rzeczy w życiu wymagają poświęcenia, a to czyni je bardziej cennymi. Teraz rozumiem wartość poświęcenia. Henryk mnie potrzebuje, więc zaraz zadzwonię do Pauli i powiem jej, że nie mogę iść do cyrku. Spotkam się z Henrykiem. Saro, masz dobre serce. Wiesz, miłość często okazuje się przez poświęcenie. Sara, cieszę się, że jesteś. Mam Ci coś ważnego do powiedzenia. Tak? Henryk znów mówi. A wiesz, jakie było jego pierwsze słowo? Powiedział: Sara. Naprawdę? Tak. Pytał Ciebie, odkąd się obudził. Idę do niego. Cześć, Sara. Cześć, Henryk. Nareszcie mówisz. Tak. Podobały mi się opowiadania, które mi czytałaś. Bardzo się cieszę. Proszę. Chcę Ci to dać. Ale to jedyna rzecz, którą masz od mamy. Chcę się z Tobą podzielić. To Najświętsze Serce Pana Jezusa. Wiesz, co zrobię? Postawię ten obrazek w swoim pokoju i będę się modlić o Twoje zdrowie. Oddam Ci go w przyszłym tygodniu, dobrze, Henryku? To przypomina mi kolejne objawienie świętej Małgorzaty Marii. Gdyby jednak ludzie dali mi w zamian choć trochę miłości, uważałbym, że wszystko, co dla nich uczyniłem, to niewiele. I chciałbym, gdyby tylko było to możliwe, uczynić dla nich jeszcze więcej.
Jeszcze więcej? Ale Jezus stał się człowiekiem i umarł za nas na krzyżu. Cóż więcej mógłby zrobić? Oto co Jezus miał na myśli. Że jesteśmy wolni, możemy Go kochać lub nie. Jeśli okażemy Mu trochę miłości, On odda nam ją i uczyni nasze życie szczęśliwym. Jezus zawsze będzie nam dawał więcej i nie pozwoli nam przezwyciężyć Go w szczodrości. Ale siostro Patrycjo... O co chodzi? Dlaczego mnie też nie objawia się Jezus? Zwykle Jezus nie objawia się ludziom. Wizje świętej Małgorzaty Marii były wyjątkiem. Nawet jej matka przełożona w klasztorze i jej przewodnik duchowy myśleli, że wymyśliła sobie tę wizję. Siostro Małgorzato Mario, te wizje Jezusa są wymysłem Twojej wyobraźni. Ależ matko, przysięgam Ci ja... Nie wolno Ci wymyślać więcej takich historii, siostro. Może powinnaś więcej spacerować każdego dnia? Świeże powietrze pomoże Ci zapomnieć o tych myślach, moja droga. Ale matko, przysięgam Ci, że wszystko, co Ci powiedziałam, jest prawdą. Widziałam Jezusa i On powiedział mi wiele rzeczy. Módl się, siostro, aby Bóg pomógł Ci zobaczyć, że to tylko fantazje. Nadal sądzisz, że Twoje wizje były prawdziwe, siostro? Tak, matko. Widziałam Jezusa na własne oczy. Naprawdę. A więc dobrze. Oto co zrobimy. Módl się do Boga, aby Cię uzdrowił. Wtedy będziemy wiedzieć, czy to wszystko pochodzi od Ducha Świętego. Zrobię, jak każesz, matko. Co, wyzdrowiała? Tak. Bóg ją uzdrowił, nawet mimo, że lekarze twierdzili, iż jest to praktycznie niemożliwe. Więc jej matka przełożona wtedy jej uwierzyła? Jej matka przełożona pomyślała, że były to tylko fantazje bardzo chorej zakonnicy. Ale nawet po wyleczeniu Małgorzata Maria wciąż mówiła o objawieniach Jezusa, więc matka przełożona znów się martwiła. Pozostałe zakonnice, które mieszkały ze świętą Małgorzatą Marią, podejrzewały, że wszystko zmyśla. Panie, nikt mi nie wierzy. Moje siostry sądzą, że wszystko wymyśliłam. Mówią, że to moja wyobraźnia, a to bardzo boli. Drogi Panie, z radością ofiaruję Ci moje cierpienie, bo w ten sposób będę bliżej Twego krzyża. Ale Bóg zakończył to cierpienie, ponieważ pewnego dnia ojciec Claude de la Colombière, wspaniały ksiądz, przybył do klasztoru. Małgorzata Maria opowiedziała mu wszystko o swoim życiu i oczywiście o objawieniach Jezusa. Ojciec Klaud powiedział matce przełożonej, że wizje Małgorzaty Marii były prawdziwe. Matka przełożona była bardzo zdziwiona i nakazała Małgorzacie Marii wszystko zapisać. Siostro Małgorzato Mario, proszę wybacz nam. Tak, siostro. Myślałyśmy, że to tylko Twoja wyobraźnia. Nie martwcie się, siostry. Wybaczam Wam z całego serca. Zakonnice poprosiły Małgorzatę Marię, by im wybaczyła i udały się do spowiedzi. Dziś jest święto Najświętszego Serca Pana Jezusa i dzięki świętej Małgorzacie Marii nabożeństwo Najświętszego Serca Pana Jezusa jest znane na całym świecie. Obok obrazu widzimy następujące słowa. Najświętsze Serce Pana Jezusa, ufam Tobie. Jezus złożył obietnicę wszystkim, którzy spełniają następujące wymagania. Obietnice? Tak. Wymagania są następujące. Przyjmować komunię świętą w pierwszy piątek miesiąca przez 9 kolejnych miesięcy, uhonorować Najświętsze Serce, a otrzymają łaskę wytrwałości. Poczekaj! Mów wolniej, muszę to zanotować! I ofiarować komunię świętą jako akt pokuty za przewinienia przeciw Najświętszemu Sakramentowi. Co to znaczy pokuta? To znaczy prosić o wybaczenie za ludzi, którzy obrazili Jezusa w Eucharystii.
Wiesz co, mamo? Zacznę już teraz. Myślę, że to wspaniały pomysł. Jezus będzie szczęśliwy. Święta Małgorzata Maria dużo uczyniła, prawda? Tak. Poświęciła całe swe życie rozpowszechnianiu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zmarła w 1690 roku i nie zobaczyła wypełniania misji, do jakiej powołał ją Jezus. Kiedy Małgorzata Maria zmarła, nabożeństwo Najświętszego Serca Pana Jezusa nie było powszechne w Kościele. Ofiarowała się Bogu i miała umrzeć, nie zobaczywszy, jakie owoce wydało jej życie. Musiała być więc smutna, umierając. Nie, wręcz przeciwnie. Zmarła w spokoju i szczęściu, ponieważ poświęciła całe życie Bogu. Była wierna temu, o co poprosił ją Bóg. Minęło 160 lat, zanim papież Pius IX ustanowił święto Najświętszego Serca Pana Jezusa w całym Kościele katolickim.